Właśnie moi drodzy, na moim fanpage'u Robert Lifestyle 40+. Otóż moi drodzy, ostatnio rozmawialiśmy na temat naszego wyglądu, na temat jakby naszego działania takiego też w tym kierunku, aby coś ze sobą robić. Nie tylko sport, nie tylko jak mówiłem, jakieś tam o suplementach też wspominałem. Natomiast też chodzi tu o pasję, abyśmy my, kochani, mieli pasję. Zobaczcie, jak ja to robię. W pewnym momencie gdzieś tam w moim życiu, gdzieś niektóre pasje odeszły mi na bok. Albo byłem tak zajęty, skoncentrowany na wychowywaniu dzieci, rodzinie i tak dalej, na różnych sprawach, handlu jakimś, gdzie po prostu te pasje odeszły na bok. Ale zrozumiałem, że bez pasji jestem pusty, jestem nikim. Zacząłem wracać do pasji i odkrywać w sobie nowe pasje, te, które wypełniają mój dzień. Pozytywne pasje, dobre pasje. Czyli słuchajcie, jak ktoś zatracił swoje pasje jakieś, ktoś przerwał je, zacznijcie je kontynuować, wracajcie do nich i co za tym idzie, czujemy się z tym lepiej. Będąc na łonie natury, zabieramy aparat fotograficzny, robimy zdjęcia, kamerka, nakręcamy coś. Zobaczcie, jakie piękne pasje. Możecie to wrzucać w neta gdzieś tam, chwalić się, pokazywać znajomym. No nie wiem, ktoś jak pisze, czy pisał, niech wraca do pisania, czy to poezja, czy proza, czy powieść. Tak jak wiecie sami, że ja i fotografuję, i nagrywam filmy, i piszę. Znacie mnie przecież z mojej strony poezji i też teraz zmagam się z powieścią. Także moi drodzy, pasja. Pasja to jest to, co trzyma nasze emocje też w jedności. To, co wypełnia nasz umysł, zapełnia go takim kreatywnym życiem i daje nam satysfakcję, że robimy to, co lubimy, a dzięki też naszym pasjom możemy zaistnieć, ale też i na naszych pasjach możemy zarobić. Bo na przykład ja swego czasu wydałem swój pierwszy tomik. Jak wiecie, sprzedawałem go bardzo dobrze po całej Europie w internecie i dzięki mojej pasji zarabiałem pieniążki. Teraz przygotowuję następne, czyli będą jakieś następne pieniążki. I to jest bardzo fajne, żebyśmy cały czas odkrywali w sobie pasję, ale i wracali do tych dawnych pasji, za którymi tęsknimy. Gdzieś musimy znaleźć na to czas, wypośrodkować tak czas w naszym życiu, bo wiadomo, praca, dom, ale mówimy tu o wieku 40+, 50+, 60+. No to wiecie, że większość z Was ma odchowane dzieci, ma jakieś stabilne życie. Żeby nie gnuśnieć, nie robić tylko wszystkiego i wyłącznie dla wnuków, dla dzieci. Pewna pani psycholog powiedziała mi, bardzo znana, może nazwiska nie będę wymieniał tutaj i promował, bardzo znana takiej europejskiej sławy, jedna z pań tu z Grudziądza, powiedziała mi coś takiego, że żeby nie robić tak fanatycznie wszystkiego już dla dorosłych dzieci, dla wnuków, żeby nie zapominać o sobie. Bo tak szczerze, my gdzieś tam po 40, po 50, zaczynamy już mówić o wnukach, a mój wnusiu, a mój to, a wszystko dla wnusia, pracuję dla wnusia, robię dla wnusia, nigdy nie mam czasu, bo mam dzieci, bo mam wnusia. I tak, dzieci były małe, nie mieliśmy czasu, dzieci dorosłe, nie mamy czasu, potem są wnuki, nie mamy czasu. I tak ciągle to wszystko zrzucamy na to, że my mamy czas zajęty. My nie mamy czasu, bo my teraz wychowujemy wnuki, nie? Trzeba kochać wnuki, trzeba je wychowywać, trzeba pomagać, ale no niestety w tym wszystkim musi być czas dla siebie. Także pasje są bardzo ważną rzeczą. Powiedzmy też troszkę o sporcie jeszcze. Dzisiaj też zrobiłem sobie fajny trening i na dworze, i w mieszkaniu u siebie. Jak wcześniej Wam nagrywałem, pokazywałem co nieco. Pokazywałem Wam też te rolery, aby pozbyć się bólu kręgosłupa. No i też wiecie, co za tym idzie, że chciałbym Was też dalej przekonywać do tego, że można jednak łączyć pasję ze sportem, ale to się tak na początku wydaje, że to jest wszystkiego tak dużo, że ten Robert mówi, no pasję, to, tamto, jeszcze dzieci, jeszcze wnuki, jeszcze jakiś tam sport, nie? Że to jest nie do ogarnięcia. To jest do ogarnięcia. Naprawdę, ja pracuję przy kompie, ja jestem też technikiem masażystą, zajmuję się masażami też, co jakiś czas mam masaż, choć samego mnie często kręgosłup boli, to idę pływać i wiecie, jakoś ten cały dzień
żyję tak trochę na sportowo, ale i w ruchu. Dlaczego ten dzień jest wypełniony i nadążam ze wszystkim? Z uwagi na to, że jak mówiłem, pierwszą zasadą, którą musimy wprowadzić w nasze życie, to jest taka zasada bardzo wczesnego wstawania. Jeżeli nawet nie idziemy do pracy, wstawajcie rano o 5, o 6 max i zaczynacie działać. Posprzątacie sobie, zrobicie coś, potem czas na to, potem czas na kawę, na to. Ten czas przez cały dzień wypełnicie, ale jak wstaniecie o 11, to już wiecie mi, że ten cały dzień jest cofnięty. Praktycznie totalnie cały dzień jest do niczego, bo zanim się ogarniemy, to będzie 12, 13. Także naprawdę, ranne wstawanie, śniadanko, działanie. Dobrze, to tyle w tej wypowiedzi na temat takiego działania jeszcze. Zawsze będę mówił tutaj o sporcie, o swoim wyglądzie zewnętrznym, o dbaniu o psychikę, o medytację, bo ja nie nastawiam się tutaj, jak wiecie, na same diety, czy na sam sport, czy tak ogólnie na sam wygląd. Ogólnie o taki chodzi mi rozwój osobisty po 40, łącznie z rozwojem intelektualnym. Aby po 40, po 50 być na czasie, na fali, żeby się ciągle dokształcać, uczyć, intelektualnie też wzbogacać nawet swoje słownictwo, starać się o tak jak ja, nawet na próbę sobie nagrywać coś do kamerki, aby stać się człowiekiem luźnym, swobodnym, który może komunikować się, być bardzo komunikatywnym, gdzieś tam, gdzie będzie na przykład ubiegał się o jakąś fajną pracę i nagle zauważą, że ty jesteś po 50, ale dostaniesz taką fajną ofertę, bo jesteś kontaktowy, bo jesteś inteligentny, bo jesteś jakiś tam bystry, znasz się na tym, na tamtym. Dlatego tak polecam cały czas dokształcanie się, naukę. Na koniec, kochani, wrócę do tej suplementacji, o której zawsze mówię, bo kiedyś wam na początku obiecałem, że będę to wszystko załatwiał, konsultował się z odpowiednimi firmami, atestowane produkty i dzisiaj wstawiłem kolejny suplement, gdzie odwołuję was do mojej strony. Zerknijcie sobie, kliknijcie sobie na link, wejdźcie, zobaczcie, czy warto zakupić taki suplement. Suplement, który na przykład jest dobry w każdym wieku, dla każdej osoby, i dla mężczyzn, i dla pań, i dla młodszych, i dla starszych. Ja korzystam też z suplementów. Jak widzicie, nie mam żadnej nadwagi. Muszę się tutaj pochwalić, że moja waga teraz to jest 68 kg. Gdzie ja ważyłem prawie 90, będąc jeszcze we Włoszech. Jak przyjechałem tutaj do Polski, to nie mogłem sobie butów zawiązać. Na basenie koledzy śmieli się ze mnie, co się ze mną dzieje. Nie, no byłem taki pulpecik, nie? Dziś mam 68 kg, jestem bardzo sprytny, bardzo zwinny, kondycyjnie super, nie mam żadnych chorób. Również wyniki bardzo dobre, które niedawno robiłem, wyniki praktycznie nastolatka. Myślenie moje też jest gdzieś tutaj nastolatka. Teraz co, odwołuję was do linku, do produktów, które wstawiam. Dlaczego? Bo tak, ja te produkty, konsultując się z firmami, stawiam to dla was, bo wam to obiecałem, bo sam to biorę też, nie? Są to suplementy, które wspomagają jakby nasz metabolizm, nasze życie, troszeczkę przyspieszają schudnięcie, dojście do formy, nabranie siły. I żeby były lepsze efekty, to właśnie ten suplement powinien uzupełniać naszą dietę. Dlatego też odsyłam was do tego linku, do obejrzenia produktu. Wejdziecie tam na stronę i już tam was przekieruję, zobaczycie jak to działa i sami stwierdzicie, czy warto zakupić, czy nie warto. Poczytacie, zobaczycie, że jest ok. Ale jeżeli ja stosuję i wiem, co biorę, a ja już jestem naprawdę takim człowiekiem wybrednym, który naprawdę już przesadnie dba o swoje zdrowie, czyli nie brałbym jakiegoś świństwa tam, nie ruszę, dopóki się nie przekonam, albo nie dowiem się od znajomych, czy od firm, czy nie poczytam, czy nie sprawdzę, cały czas gdzieś się doszkalam. Też konsultuję się z moim synem, który jest dietetykiem, też mówi mi, co jest dobre, co jest złe i tak dalej. I tutaj zapewniam was, że jeżeli kupicie produkt, kupicie dobry. A na pewno efekty będą, tak jak tam jest opisane, bardzo dobre, szybkie i skuteczne. Także dziękuję wam bardzo. Tutaj właśnie idę, właśnie byliśmy na małym treningu, idę z moim synem, to może od razu mój syn was pozdrowi. Podchodzę do niego, odwracam się. Proszę bardzo, zawsze jesteśmy gdzieś razem. Witam serdecznie. Raflewski Team. Jest moc. Z tatą zawsze siła. Tak, jest. We dwóch tworzymy taką, jakby to się mówi, siłę. Co dwie głowy albo co cztery ręce, to nie dwie ręce, prawda?
No, także tutaj my działamy ostro. Paweł działa w internecie. Tu nie ma żadnego przekłamania, jak to często nam zarzucają, że to nie tego, bo tam źle, bo tego nie. To jest pewien profesjonalizm. Ja też uczę się od Pawła bardzo dużo. I w tym całym profesjonalizmie, wtedy kiedy jesteś dobry, no to ludzie czegoś tam właśnie zazdroszą. A tutaj teraz wam pokażę od razu też, bo biegnie jakaś pani. Zobaczcie, każdy jest gdzieś na ścieżce zdrowia. Każdy coś tam trenuje. I przy okazji tu u nas w Grudziądzu też o biegaczy nagraliśmy panią. Fajnie i super. Także zapraszam, moi drodzy, do mojego fanpage'a. Zapraszam do lajkowania. Zapraszam też również do subskrybowania mojego kanału YouTube, gdzie będę tam chyba wstawiłem nawet dzisiaj link. No i tak ogólnie, abyśmy wszyscy wspólnie się rozwijali. I szczerze mówiąc, ja założyłem tę stronę po to, aby się z wami dzielić tym wszystkim, rozwijać się wspólnie z wami, bo człowiek sam często nie ma takiej motywacji silnej, a jeżeli jest nas wielu, to jak to się mówi, w grupie siła, prawda? To jeszcze raz, Paweł, tak, żegnamy się. Cześć. Robert Raflewski, Lifestyle40+. Polecam serdecznie, lajkujcie, udostępniajcie i bądźcie z nami na bieżąco. Hej. Ciao, hej.